córką szefa to już trwa od paru lat. On ma mnie na cały etat, ona czasami na dwa. To typowa femme fatale, która przyniesie mi zgubę. Choć paradoksalnie tylko przyniesie nie gubię. Jestem zauroczony wciąż tak samo jak niemocny. Chociaż bywa, że widzimy się dzień w dzień przez dwa tygodnie. Jej pocałunki są gorzkie, noce bez niej chłodne. Z nim miewam spokojne, chociaż pracuję z jej ojcem. A najbardziej już chore jest to, że on o tym wie. Ale gniew rodzi przemoc, przemoc rodzi śmierć. A to w zasadzie mój też, z tą jednak różnicą. Zapomniałem dodać, że jestem jego rodziną. Mówię do niego ojcze, on nie mówi za wiele. Szanuje moją wolę i to niewielkie zboczenie. A teraz spójrz na siebie i sam siebie się zapytaj, czy podobny romans nie jest częścią twojego życia? Znałem te suki 15 lat temu. Póki co ma olat, a potem te chipy kup mi loda, zrobię ci dżinsy. Wpadłem w szał, pizdę jak szpak z wiśni w krzak, człowieku. Miód, maliny, smród, orzeszki. Byłem panem Łukaszem, moi rówieśnicy oglądali wtedy Teleranek. Z nimi dorastałem, a do dziś lubię sobie nimi dogodzić. A ich stary daje mi pracę, to pracę holi. Co gorsza wie o naszym romansie, bardzo go boli. Ale jakoś wykładam fajkę, może mnie ubezwłasnowolnić z powodu patologii. Lubię chodnik, lubię pociągi i lubię w aucie. Lubię jesień, wrzesień, w mieszkaniu najlepiej. Ludzie takich nie szanują, a wieść się niesie w sklepie. Gardzą mi, nie ja chcą mieć to, co one dają mnie. Mam romans z córką szefa i szefą tym wie.